Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Citrox, a to jest kolejny, 10 już odcinek modyfikacji do Minecrafta. Dzisiaj mam dla was coś bardzo fajnego. Jest to modyfikacja o nazwie RC Mod. Dodaje ona do naszej gry 5 zdalnie sterowanych modeli. Tutaj możecie sobie je zobaczyć. Są to samolot, helikopter, samochód, motorówka oraz łódź podwodna. Zanim przejdę do tego, co one robią oraz do ich craftingu, pokażę wam crafting przedmiotów niezbędnych do wykonania tych modeli. Dobra, zacznijmy sobie od Frequency Crystal, czyli kryształ częstotliwości. Do jego craftingu będziemy potrzebować tylko jeden diament. Kładziemy go na środku crafting table i wówczas otrzymujemy 10 takich kryształów częstotliwości. Drugi przedmiot niezbędny w celu wykonania tych modeli to receiver, czyli odbiornik. Do jego craftingu będziemy potrzebowali dwa redstone'y, dwa iron agnot oraz jeden frequency crystal. Układamy to w następujący sposób: jeden redstone w lewym górnym rogu, drugi w prawym górnym rogu, iron agnot między nimi oraz na dole, na środku, i frequency crystal wrzucamy w środek crafting table. Wówczas otrzymujemy jeden receiver, czyli odbiornik. Dobra, trzeci przedmiot jest to electric motor. Electric motor, czyli silnik elektryczny, craftujemy używając 4 redstone'ów oraz 5 iron agnot. Iron agnot układamy na rogach crafting table oraz jeden w środku, a resztę wypełniamy redstone'em. Wówczas otrzymamy jeden electric motor. Czwarta rzecz jest to remote control, czyli pilot do zdalnego sterowania. Będziemy potrzebowali 2 takie piloty, do jednego będziemy potrzebowali 5 iron agnot, 1 redstone oraz 1 frequency crystal. Układamy je w taki sposób, jak widzicie na swoim ekranie. Do jego craftingu będziemy potrzebowali 3 iron agnot, 1 frequency crystal oraz 1 redstone. Układamy to w następujący sposób i mamy nasz pilot. Ok, już ostatnia rzecz, która będzie potrzebna do craftingu naszych modeli, to kółka do samochodziku. Będziemy potrzebowali 4 koła oraz 1 klej. Klej wrzucamy w środek, a kołem tak go otaczamy. Rogi crafting table zostają puste i wówczas otrzymujemy 4 kółka do samochodziku. Gdy już mamy te wszystkie przedmioty, możemy przejść do craftingu naszych zabawek. Dobra, najpierw pokażę wam crafting samolotu. Jeżeli coś będzie niejasnego, to oczywiście dam wam link do forum, tam też jest pokazany crafting tych wszystkich rzeczy. Dobra, do samolotu będziemy potrzebowali 1 redstone, 1 electric motor oraz 1 odbiornik oraz 4 deski, 4 wooden planki. Układamy to w następujący sposób: redstone w lewym górnym rogu, electric motor na środku u góry, odbiornik po prawej stronie silnika elektrycznego i tutaj deski układamy w taki sposób, jak to teraz widzicie. Wówczas otrzymujemy nasz samolot. Drugi model jest to helikopter. Do jego craftingu będziemy potrzebowali 2 patyki, 1 redstone, 1 silnik elektryczny, 1 odbiornik, 1 iron agnot oraz 1 wooden plank. Układamy to w następujący sposób, tutaj macie to pokazane. I gdy to ułożymy, otrzymamy nasz helikopter. Ok, dalej mamy samochód. Samochód craftujemy z 4 kółek, 1 redstone'a, 1 electric motor oraz 1 odbiornika. I dodatkowo będziemy potrzebowali 2 iron agnot. Układamy to w następujący sposób: kółka na rogach crafting table, iron agnot między górnymi i dolnymi kółkami, redstone po lewej stronie na środku, electric motor na środku i odbiornik po prawej stronie silnika elektrycznego. Wówczas otrzymujemy nasz samochodzik. Dobra, przedostatnia zabawka, jest to motorówka. Motorówkę craftujemy z 5 wooden planków, 1 redstone'a, 1 silnika elektrycznego oraz odbiornika. Wooden planki układamy w następujący sposób: u góry na środku zostawiamy wolne miejsce i na dole w lewym dolnym rogu redstone, na środku na dole electric motor oraz po prawej stronie odbiornik. Tak to mniej więcej wygląda. Ok, ostatnia rzecz jest to łódź podwodna.
craftujemy ją z dwóch Iron Agnot, jednego Redstone'a, jednego silnika elektrycznego oraz odbiornika. Tutaj układamy Redstone, Electric Motor i odbiornik, tak jak w przypadku motorówki na dole, tylko że tutaj na środku jeszcze kładziemy Iron Agnot. Okej, tak to wygląda. Teraz pokażę wam, jak tutaj tym wszystkim sterować. Okej, mamy tutaj nasz samolot, może zaczniemy sobie od niego. I teraz tak, gdy naciśniemy na niego prawy przycisk myszy gołą ręką, widzimy, że tutaj pojawia się nad nim taki redstone, taki jakby zapalony redstone. No mniej więcej tak to wygląda. Teraz mamy dwa piloty. Musimy sobie wybrać odpowiedni. Widzimy, że tam na dole jest napisane RC, Entity i tutaj mamy On. Oznacza to, że jest to właściwy pilot dla danego modelu. Naciskamy prawy przycisk na samolot i mamy gotowy. Możemy zmienić sobie kamerę naciskając F5. Oj, czekajcie, bo coś tutaj jest nie tak. Okej, zmieniłem sobie kamerę. Jest to moja ulubiona, takiej będę używał. I teraz tak, sterujemy tymi wszystkimi modelami naciskając O, czyli tak jakby górę, L dół, K lewo oraz dwukropek w prawo. Ok, widzimy, że gdy nacisnę O, zaczynam do przodu. Tak to wygląda. Ok, i teraz gdy już lecę, to strzałkami mogę tak, górną strzałką lecę w dół, dolną strzałką lecę w górę, prawą strzałką skręcam w prawo oraz lewą strzałką skręcam w lewo. Tak to wygląda. Bardzo przyjemnie się tym lata. Ok, może pokażę wam jeszcze, co się stanie, gdy się rozbijemy, tylko jeszcze tutaj wezmę jeszcze raz. Ok, prawy przycisk myszki, odpowiedni pilot i o, widzimy, że tutaj z przyzwyczajenia wsadem już chciałem i lecimy sobie. Ok, no widzimy, że gdy się rozbijemy, to po prostu wracamy do naszej postaci. Dobra, drugi model jest to helikopter. Wygląda on tak, dosyć ładnie się prezentuje. No i to samo, naciskamy prawy przycisk gołą ręką na niego. Widzimy, że helikopter nam się odpala. Wybieramy odpowiedni pilot i możemy startować. Tutaj tak samo, O lecimy do góry, L spadamy, K obracamy się wokół własnej osi w lewą stronę, dwukropek w prawą stronę i strzałkami sobie tutaj sterujemy. Polecę sobie kawałek, pokażę wam, jak to wygląda. Bardzo fajnie możemy sobie tym razem. Dobra, spróbuję teraz delikatnie wylądować. No i okej. Prawy przycisk myszki wysiadamy i mogę wam pokazać trzeci model. Trzeci model jest to samochodzik, bardzo fajna rzecz. To samo, naciskamy prawy przycisk myszki, wybieramy odpowiedni pilot. W tym wypadku jest to ten drugi. Naciskamy F5. Dobra, zmieniamy kamerkę i naciskamy O, ruszamy do przodu. Tutaj jest jedna bardzo fajna rzecz, gdy naciśniemy strzałkę do góry, to możemy podskakiwać. Bardzo przydatne i fajnie możemy się tym tutaj pobawić. Ok. Tak, widzimy, może zaparkuję. Dobra. Prawy przycisk myszki, wysiadamy i lecimy dalej. Dobra, dwa następne modele są to modele, których używamy na wodzie. Tutaj sobie przygotowałem je i pokażę wam, jak one działają. Ok, naciskamy prawy przycisk, zacznijmy sobie od motorówki, naciskamy prawy przycisk na nią i to samo, wybieramy odpowiedni pilot. Mamy, nie, chwileczkę, to nie ten. Ok, mamy, widzimy, że tutaj po prawej stronie mamy wszystko pokazane. I tutaj teraz i znowu, O do przodu, dwukropek w prawo, K do tyłu, tylko że tutaj nie możemy cofać, nie, L do tyłu, sorry. L do tyłu, widzimy, że cofamy i K skręcamy w bok. Dobra. Tutaj widzimy, że jeszcze w prawym dolnym rogu we wszystkich modelach mamy naszą prędkość, wysokość, na jakiej jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że tutaj sobie możemy bardzo szybko się przemieszczać. Jest to przydatne, gdy chcemy na przykład wypłynąć sobie na morze. Bardzo szybko możemy się przedostać i zobaczyć, co jest dalej. Bardzo fajnie się tym można pobawić. Dobra, zostawmy sobie ją tutaj. Ostatni model, jaki chcę wam pokazać, jaki jest dostępny w tej modyfikacji, jest to łódź podwodna. Łódź podwodna ma bardzo fajny bajer, zaraz go wam pokażę, ale zanim to naciskamy prawy przycisk myszki. Ok, łódź podwodna jest gotowa.
wybieramy odpowiedni pilot, widzimy, że setup jest ready. Ok, zmieniamy kamerę. Mamy i znowu to samo. O do przodu, K w lewo, L do tyłu i dwukropek w prawo. Oj, coś tam wybuchło, dobra, nieważne. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w łodzi pod wodę i naciśniemy strzałkę w dół, to widzimy, że się zanurzymy pod wodę. Strzałką w górę się wynurzamy i tak to właśnie działa. Bardzo fajnie się też tym pływa, już wam pokazuję, co tu jeszcze jest ciekawego w tej łodzi podwodnej. W tej łodzi podwodnej jest również ciekawe to, że gdy naciśniemy cudzysłów, to widzimy, że mamy taki taki celownik i łódź podwodna pozwala nam na wykonywanie strzałów z rakiet zdalnie sterowanych. Wybieramy sobie miejsce, w które chcemy strzelić. Ja na przykład sobie wybiorę tu. Widzimy, że z łodzi podwodnej wyleciała rakieta. Spada ona i wybucha. Bardzo fajne, tam na dole po prawej stronie widzimy, że weapon jest armed, czyli gotowe do strzału. Loading. I widzimy, że wszystko wybucha. Okej, może sobie jeszcze ustawię dzień. Dobra. No i tak to właśnie wygląda. Wychodzimy stąd. Pokażę wam jeszcze raz te wszystkie modele. Bardzo ładnie się one prezentują. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo przyjemnie się tym bawi. No i cóż, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Jeżeli wam się podobało, możecie wynagrodzić mnie pozostawiając łapkę w górze. Ja was gorąco zachęcam do pobrania tej modyfikacji. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak coś skraftować, to możecie sobie cofnąć ten filmik lub spojrzeć na forum. Tam jest wszystko też dokładnie opisane. No i co, ja tutaj mamy wschód słońca i tym miłym akcentem zakończę ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, bardzo przyjemnie mi się dla was nagrywa. Trzymajcie się i na razie.